Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Kolejny materiał z Until Dawn, Rush of Blood. Mam nadzieję, że przynajmniej ten w kwestiach technicznych będzie należycie przygotowany przez mój sprzęt, no bo serio nie domaga ostatnio. Zapadła decyzja po prostu. Kupujemy komputer stacjonarny, żeby ogarnąć te materiały, no bo sorry, ale nagrywam dla was coś, a później się okazuje, że to jednak się nie nagrało. No to chyba tak to ma nie wyglądać, prawda? No to nie może tak wyglądać. Ale dobra, jedziemy z tym. Mam nadzieję, że tym razem materiał zaskoczy na normalnym. Przecież jestem zwykłym normalnym graczem. Okej, tutaj zaczynamy z grubej rury, ale właśnie, sprawdźmy celność. Dobra, w tą stronę kiepsko. Może drugą ręką. Dobra, miałem w niego nie strzelać. No widzicie, zasada została złamana, ale wyzerował nam się wynik niestety. To specjalisty. A ja znam świetne miejsce. Przytulną klinikę tuż przy trasie. Pracują tam najlepsi ludzie. Każdy specjalista, jakiego zechcesz. Do tego zajmuje. Dobra, czyli gościu wysyła nas do czubków, a tak właściwie jeszcze nie najpierw do lekarza, ale... No, rozdział widzieliście, jak się nazywa. Więc raczej wiemy, czego się tutaj można spodziewać, ale dobra. A, najlepsze jest to, że faktycznie jest teraz około godziny 22, czyli zbliżamy się do ciszy nocnej. Więc bym musiał być delikatnie ciszej, ale chodzi mi po prostu o to, że nieważne, która jest godzina. I tak tutaj jest w dalszym ciągu creepy. Strasznie. Ale dobra, cela psychola. Coś lepszego niż duchy, mam nadzieję. Dobra, ale jak to sterowanie wyglądamy, czy na pewno dobrze? Dobra, duchy się w ten sposób nie śmieją. Psychole tak. Okej, więc więcej straszaków słuchowych, mam nadzieję, niż wizualnych. Dobra, choć no, taka główka, no może być pewnym straszakiem zawsze. Dobra, jak są z celnością? Pach, pach. Dobra, działamy. Dobra, no to już się zaczęło. Cela psychola to jedno, ale czy ja też jestem psycholem, że mi się tutaj to wszystko przestaje nagle podobać i zmienia mi się? Ej, dobra, póki co zajmuję się strzelaniem do celu. O, tam trafiony. Dobra, gdzie my jedziemy? Gdzie my chcemy jechać? Nie, ja nie chciałem tutaj, a już zwrotnicy dawno temu... O, rozstrzelałem. Niedobrze. To była trupia główka. To wszystko pociskami. Zawsze jakieś punkty, no tych już się troszeczkę zebrało. Ale no właśnie, czy ja chciałem tędy jechać? Bardzo wątpliwe. Dobra, ale skupmy się na strzelaniu do celów. Pewnie zaraz mi coś tutaj wyskoczy, albo nie. Dobra. Wszystkie ptaszyska, wszystkie. No jeszcze ty tylko, no dobra. Ej, naprawdę celność niezła, musicie przyznać. No, główki i skrzyneczki idą normalnie, ja bym tam faktycznie był. I liczył się z tym, że pocisków nie jest aż tak dużo. Aha, tego typu straszaki, tak? No nie będzie aż tak strasznie. No dobra, ale po co cmentarz do tego jeszcze dołączyliśmy? Choć w sumie tak bardzo tematycznie, bo dzisiaj jest pierwszy dzień listopada. Więc pewnie każdy już zdążył z cmentarza wrócić. No chyba, że ten materiał przesie się dopiero jutro, no to już na pewno wróciliście, a jeżeli nie, no to musi wam być naprawdę zimno. Dobra, Uzi w której ręce chciałbym? No może w lewej jednak. W prawą będziemy rozwalać cele, żeby nie marnować Uzi właśnie. Czyż jeszcze coś? Tam, świneczka. Dobra, więc tak, tu parę skrzynek. Nie, sorry, jak się boję, to troszeczkę dużo mówię. Dobra, to na pewno eksploduje. Ale tego nikt nie musi oglądać. Okay, kroki z lewej strony. Kroki z prawej strony. Dobra, wiem, czego się mogę spodziewać. Serio. Ale czy krzyknę? A jednak, dobra. Uzi. Więc okazuje się, że nieważne, czy wiem, że coś się pojawi, czy nie wiem, ale i tak. Krzyk jest na miejscu. Kręka jest zbyt duża. Nie, ale widzicie tą celność, jestem w stanie zestrzelić lecącą butelkę. No dobra, może nie każdą, dobra, tego trzeba rozwalić po prostu. O. Rozwalone, tamto nie. Nie, coś celność, kurczę, mi spadła. O, słyszycie moją kanapę? Niedomknięta do końca. I takie dźwięki wydaje, kiedy się ruszy dupskiem. Więc muszę pamiętać, żeby się nie ruszać. Dobra, tam widzę zwrotnicę. Ale jeszcze się z nią wstrzymam. Bo nie wiem, gdzie możemy zaprowadzić. Dobra, skrzyneczkę raz. Tu nic nie było.
Dobra. Nie wiem, to nas zmieńmy. Pojedźmy w drugą stronę. Tak. Dobra, to się udało. Fukse, no to też na szczęście. No kurde. Ej, wszyscy nas będą chodzić i starać się eksplodować mi break. I to zabija. Okej, okay, dobra. Ale pozwólcie, że... No właśnie. I co, znowu zgon, tak? No, że skalibruję jeszcze różdżki raz jeszcze, bo coś mi się wydaje, że nie łapią tak jak powinny. A, tylko teraz pytanie. Czy zdążę? Bo on już tam naprawdę się zamierza do tego, żeby po prostu zacząć biec. Z niego to kalibracja, tak. No, bo coś mi się wydaje, że nie łapie. Dobra, ręce wyciągnięte. Nawet nogi ułożę tak samo jak ten koleś. Niech wam będzie. No, wydaje mi się, że powinno być zacnie. No to, cofamy się. I od razu on jest z której? Z prawej strony, nie? No to... Dupa! Ale skalibrowane już są, więc teraz jak wystartujemy, to powinienem go zastrzelić, no ale zobaczymy. No nie. No, fuks. Dobra, lepiej skalibrowane, tylko trzeba pamiętać o tym, że broń trzeba przeładowywać. Dobra, może strzelbuj się i tu Uzi. Wszystko już ładnie przeładowane. Ej, tam jest podobny zestaw. Uzupełnijmy. Czyli widzę, byśmy dojechali dokładnie w to samo miejsce, tylko z drugiej strony. Więc aż tak wielu rozgałęzień nie ma, żeby grać to powtórnie później. Dobra, Uzi się przydaje. Ale dlatego mogłem spokojnie właśnie użyć strzelby. Gdzie jest następny? Bo tu jeszcze jeden... O nie, to jeszcze żyje. Dobra. No nie, on mi doskoczy. A jednak byłby w stanie. Jeżeli by wstał. Nie lubię takich rzeczy. Serio nie lubię. Zmieniliśmy totalnie miejsce położenia. Pokój bez klamek, pokój bez... Nie, sorry, jest okno. Dobra, nie wiem co to jest, ale weźmy. Chyba Magnum. Tak jest. Jedna z moich ulubionych broni, tylko muszę się popisać czelnością. Dobra, o! Kolejny shotgun. Tym razem w pełni uzupełniony. No nie, no ale na to nie będziemy marnować Magnuma przecież. Więc dobrze, że uzupełniliśmy tego shota. Okej, okay, już ile pocisków zostało? Widzę tam jeszcze na blacie jest 5. Kurde, ała, no trzeba było się uchylić. A to się piszczy w uszach, tak jakbym faktycznie dostał. Dobra. Normalna wyprostowana pozycja. Do skrzynek. No ale czy warto marnować pociski na skrzynki, cholera? No dobra, na kamery to jeszcze. Bo to ma jakieś głębsze przesłanie, ale... Czy skrzynki? Kiedy tutaj wyskakuje kolej z młotowem, raz za razem. Dobra, ile mało? Zbyt mało w shotgunie. Ale co, ty przyszły stąd? Tak jest! Podejrzewałem. Ostatni magazynek. Więc w sumie można powiedzieć, że już klamka. A nie, sorry, jeszcze jeden. I nagle przeskoczyliśmy na Uzi. Ej, dobra, czyli bronie przechodzą, nie wiedziałem. O, gimnastyka. Oj, tu się Uzi wybitnie przydał. Dobra, kamery niech nas nie obserwują. Nie chodzi o sam fakt, że to punkty. Dobra, gdzieś był strażak, tylko nie wiem gdzie. Dobra, kamery wszystkie, precz. Precz z preczem. Pamiętacie ten film? Dobra, ale czekajcie, czekajcie, bo tu się dzieją dziwne rzeczy. No, albo nie aż tak dziwne znowu. Albo jedna, tak. Dobra, Magnum. Trzeba w końcu zacząć go używać. No, no ja już myślałem, że jest prawdziwy. Ej, nie, sorry, ten był. No dobra, Magnumem. Troszeczkę marnotrawstwo, ale... No i pięknie, zanim doleciało mi do ręki, widzieliście to? Dobra, ale tymi się nie przejmujemy. Psycholami, którzy się pojawiają tak po prostu. No ej, no, jeżeli on nie zginął. Bo psycholog, który się pojawia, jest tylko łudą. Taka jak gdyby Fata Morgana. Ej, to nie, właśnie marnowałem Magnuma, ale dobra, już trudno. Na skrzynki, serio, ała, to aż boli. Tak dobrą broń. O moment, to wyszło, rozwaliłem, nie? No dobra, no to było dopiero marnotrawstwo. Mam. Kto zakręcił tym kołem? Halo?
No. Co? Ej, moment, to wygląda jakby już żyło. Znowu kanapa. Nie idziemy za... Nie, idziemy tędy, prosto. Nie będę za każdym razem zmieniał zwrotnicy. Dobra. Shotgun, teraz Magnuma. Kiepska wymia... Ej, nie, to było prawdziwe. O cholera. Czy wy też nienawidzicie filmów, gdzie potwory poruszają się w ten sposób? Bo ja tak mam. Super, fajnie, że Until Dawn przypomniał mi o tym. Po prostu świetnie. A ja sobie dziarsko zbieram punkty, bo przecież jakoś się trzeba stresować, no. Może jakiś clown? O, zaraz szocik się skończy. Czy to była upiorna pielęgniarka? Chyba tak. No po prostu świetnie. Uwielbiam tą grę. Uwielbiam ją. Co my tu mamy? Dobra. Magnum. I shotgun. I czyżby... No czyżby właśnie ona. Ale chyba tym razem już chyba mogę do niej... Tak jest, mogę do niej strzelać. Oj, zbyt blisko. Poszła precz. Dobra, ale właśnie. Stój tak nieruchomo. No, to zrobię użytek z Magnuma. Poznaj tą siłę, kurde. Dobra. Ale jednak lepszy kaliber by się przydał, chyba większe obrażenia. No właśnie, o to chodziło. Ale skąd on się... A, stamtąd się wziął. Ostatni magazynek do... Uzi, ale właśnie, albo też drugi Magnum. No i teraz po prostu nie ma lepszego zestawu. Dajcie mi ją. Albo nie, nie dawajcie. Jest dobrze tak, jest. Jak jej nie ma, to nie wiem, to wstanie, nie wstanie? Mam nadzieję, że nie. Sorry, musiałem. Znowu. No ale Magnum robi robotę z takiego dystansu. Nie. Co ty robisz? Nie mogę bardziej strzelać, niż strzelam. Serio. No. Dla bezpieczeństwa. Sorry, musiałem się upewnić. Okej, chyba jest nieźle. Nie wstawaj, leż, serio. Po co tak wstawać? Miał nie być duchów, cholera. Tym razem. No dobra, i raz się jeszcze uchylę w prawą stronę. Okej, co my tu mamy? Shotgun w tej ręce. Shit. Nie, dobra, tu jest albo marnotrawstwo, albo właśnie dobrze, właśnie, że to nie ulutuje. Ej, on chyba żyje. Tym razem chyba on jest realny. Tak, jest realny. Ja jestem jak najbardziej realny. Ej, ale te beczki na pewno nie są tutaj bez powodu. O nie. Dobra, kamery też rozwalone, to już przy okazji. Dobra, szocik, no to podziała na pewno, ale beczki chyba lepiej. Ty, masz tam widzę. A jeszcze to beczka nie działa. No, shotgun. Oj, nie. Nie. Ty masz się trzymać z dala. Tak bym sobie życzył. No, więc beczułki, jeszcze raz beczułki. Może tą jeszcze. Oj, czyżby za wcześnie? Ej, ale czy on ma kamizelkę kuloodporną? Albo faktycznie to musi być uda. No nie, no już jest kurde dziurawe jak sito, nie. A teraz pijąc wodę może podlewać trawniki dookoła. Nie, kurde. Dobra, troszeczkę przewidywalne rozstawienie przeciwników, nie powiem. No ale przynajmniej dostarczałem Uzi. Cały czas raz zarazem, ale beczek rychało, no. Normalnie wysadziłbym sam siebie teraz. No. Ej, dobra, ja rozumiem, że możemy jechać na wsteczny, ale daleko jeszcze. Chyba jeszcze trochę, mam jakieś beczki. Oj, nie. Się trzymaj z daleka. No. Żegnałbym, że spłonęłem. Trochę płoniemy. Ale dobra, bohater nie wzruszony. Oby przyzwolnie wyskoczył, tylko czemu jedziemy na wstecznym? Co jest za nami? Chyba się już nie przekonamy w tym odcinku, kochani. Widzę, że tym razem bywało u ciebie różnie. No cóż, nie ma guza, nie ma nauczki. Nie ma guza, nie ma nauczki. No, w sumie człowiek lepiej uczy się na błędach. A nabicie sobie guza jest takim właśnie błędem. Ale dobra, tak nam poszło. Trzeba się znajdzie. Całkiem dobra celność.
B+. Ale sekretu znowu nie znalazłem. Cholera dobra. Kiedyś się ich poszuka. Wielkie dzięki za oglądanie, kochani. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Until Dawn skończymy w pełni, coś mi się wydaje, bo Friday jest nieziemska serio. Przynajmniej dla mnie, ja się tutaj mega wkręca. Nie wiem, że różdżki, to jeszcze gogle. No dla was doświadczenia mam nadzieję, że są podobne. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.